Wykrywanie zbocza narastającego i opadającego w języku ladder diagram. Rozpoczniemy od tego, że należy otworzyć szablon z funkcją, taki projekt wcześniej przygotowany, zapisać go pod nową nazwą. U mnie jest to zapisane pod nazwą ladder wykrywanie zbocza. Dodeklarować dwie zmienne, zmienna pomocnicza i znacznik zbocza narastającego, dwie zmienne boolowskie, ponieważ będziemy wykorzystywać blok funkcyjny wykrywający zbocze opadające, można dodać taką zmienną instancyjną dla tego bloku, natomiast może ona być dodana również w trakcie dodawania bloku. Dla przypomnienia, jeżeli chodzi o zbocze narastające i opadające. Jeżeli mamy sygnał dwustanowy, zmienną dwustanową, to możemy wykryć chwilę, w której zmieni ona stan z niskiego na wysoki, jak również chwilę, w której zmieni ona stan z wysokiego na niski. Możemy wtedy wygenerować znaczniki, których czas życia to jest jeden cykl pracy sterownika i znacznik wykrywający przejście ze stanu niskiego w stan wysoki nazywamy zboczem narastającym, nazywamy przejściem dodatnim. Niekiedy możemy spotkać również określenie zbocze przednie. Odwrotnie, przy przejściu ze stanu wysokiego w stan niski, również znacznik żyjący jeden cykl, znacznik nazywany zboczem opadającym, przejściem ujemnym bądź też zboczem tylnym. Tutaj poniżej pokazano taką tabelkę, która się Państwu przyda do analizy tego, co znajduje się w drugiej i trzeciej linii programu, czyli takiego, można powiedzieć, ręcznego wykrywania zbocza narastającego. Nie jest to może zbyt często wykorzystywana funkcjonalność, niemniej jednak zrozumienie tej funkcjonalności, dlaczego ona działa, mówi o tym, że zrozumieliśmy, jak działa sterownik. Co zostało zawarte w przykładzie? Linia druga i linia trzecia, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest taki sposób na ręczne wykrywanie zbocza. Linia trzecia zakończona jest ustawieniem cewki, ustawieniem stanu wysokiego bitu H1 przy pomocy cewki setującej. Jest to zrobione w tym celu, aby można było zauważyć, że pojawił się znacznik zbocza narastającego, ponieważ on tak naprawdę żyje tylko i wyłącznie jeden cykl. Do analizy tego programu proponuję wykorzystać tabelkę. Dalej, proszę Państwa, w linii czwartej wykrywamy zmianę stanu, wykrywamy zbocze opadające przy pomocy bloku funkcyjnego, przy pomocy gotowego bloku funkcyjnego. To jest blok wykrywający zbocze opadające. Bloczek z R-em jest blokiem wykrywającym zbocze narastające. Ponieważ są to bloki funkcyjne, więc musimy zadeklarować zmienną instancyjną dla tego bloku. I wykorzystaliśmy znacznik zbocza opadającego do resetu wcześniej ustawionego bitu H1. I oprócz tego, że możemy zbocza wykrywać przy pomocy bloków funkcyjnych, to również możemy wykrywać je przy pomocy styków z literką N albo P w środku. Literka N wykrywanie zbocza opadającego, literka P wykrywanie zbocza narastającego. Wykrywamy zmianę na bicie S3 i na bicie S2. W tym przypadku po zboczu opadającym na bicie S3 ustawiamy bit H2 cewką setującą, a po zboczu opadającym na S2 resetujemy bit H2 przy pomocy cewki resetującej. Bardzo ważne, inaczej niż w Siemensie, nie interesuje nas, w którym miejscu pamięci będzie pamiętany stan bitu S3 i bitu S2 w tym przypadku z poprzedniego cyklu. Załatwia to za nas kompilator. Nas interesuje tylko informacja o tym, jaki bit obserwujemy. Pamiętamy, że w Siemensie musieliśmy jawnie wyspecyfikować, w jakich bitach przechowywane były stany obserwowanego bitu z poprzednich cykli. Do obserwacji działania programu wykorzystam panel HMI przygotowany w szablonie. Trochę zmieniłem ułożenie sygnalizatorów, tak żeby można było
łatwiej obserwować i wykorzystam styki monostabilne do generowania zmiany stanu bitu. Najpierw S1, czyli ręczne wykrywanie zbocza. Obserwujemy, jak będzie się zachowywał znacznik narastającego zbocza i jak będzie się w linii trzeciej zachowywała cewka ustawiająca stan bitu H1. Krótkim impulsem podaje stan wysoki na S1. Widzieliśmy pojawienie się informacji o zboczu i zapamiętanie tej informacji w H1. W takim razie zresetujemy bit H1 i zwracamy uwagę na to, że wykorzystamy blok funkcyjny, który wykrywa zbocze opadające. I chcąc przetestować, że to jest naprawdę zbocze opadające, wciskamy przycisk S2, trzymamy wciśnięty klawisz myszy. Widzimy, że cewka nie została jeszcze zresetowana, ona zresetowana zostanie na zboczu opadającym, czyli wtedy, kiedy zwolnimy klawisz myszy, czyli wtedy, kiedy stan bitu S2 przejdzie z wysokiego w niski. I na końcu przy pomocy styków S3 i S2 ustawimy i zresetujemy bit H2, ale zrobimy to na zbocze, czyli ustawimy bit H2 na zbocze opadające z bitu S3. Wcisnąłem przycisk S3, wirtualny przycisk na panelu operatora, trzymam wciśnięty klawisz myszy, zwalniam klawisz myszy, pojawia się zbocze opadające, bit H2 został ustawiony. No, rozumiemy, że bitem S2 zresetujemy, będzie się to działo na zbocze narastające, na bicie S2, w związku z tym nie zauważymy tutaj pojawienie się tego zbocza, bo pojawienie się po prostu stanu wysokiego na S2 od razu doprowadzi do resetu cewki H2. Dziękuję bardzo.